Sprawa męża marszałek Sejmu, Stanisława Witka, który od wielu miesięcy przebywa na oddziale intensywnej terapii w wojewódzkim szpitalu w Legnicy, wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Córka zmarłej kobiety, pacjentki wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Legnicy, w której szpitalu zmarła, złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i wykorzystania zależności służbowej i osobowej przez szpital w Legnicy. W tej sytuacji lekarka pracująca na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w Oławie, Agnieszka Dylon, opowiedziała Gazecie Wyborczej o trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się lekarze, którzy muszą mieć odwagę, aby nie poddawać się presji. Lekarka zwróciła uwagę, że lekarze często boją się wypisać pacjenta, który zgodnie z prawem powinien być przewieziony do innego miejsca, ponieważ mogą zostać narażeni na nagonkę. Taka atmosfera presji, wymuszeni i braku zaufania do lekarzy nie sprzyja podejmowaniu ani mądrych, ani odważnych decyzji. Lekarka stwierdziła również, że gdyby wszyscy byli pewni, że w Polsce komuś, kto działa zgodnie z prawem, nic nie grozi, wszystko byłoby łatwiejsze. Lekarka Dylon podkreśliła, że w szpitalu, w którym pracuje, pacjenci na oddziale intensywnej terapii średnio leżą 9 dni i 20 godzin, a przed pandemią COVID-19 było to 7 dni i 15 godzin. W niektórych przypadkach chorzy mogą spędzać na tym oddziale więcej czasu. Teraz każdy chory, który jest ustabilizowany i dalszy jego pobyt na OIOM-ie w ocenie lekarzy nie poprawi jego stanu, kierowany jest przez nas do hospicjum wentylacyjnego. Lekarka podała, że najdłuższy pobyt pacjenta na oddziale intensywnej terapii w ich szpitalu trwał 76 dni i 13 godzin i był to pacjent po urazie wielonarządowym, wynikającym z pobicia. Sprawa męża marszałek Sejmu jest bardzo kontrowersyjna, a lekarka Dylon przypomniała, że atmosfera presji, wymuszeni i braku zaufania do lekarzy nie sprzyja podejmowaniu mądrych i odważnych decyzji.